The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale, zagrajmy w Lies of P. Na start nie idziemy jeszcze tam, bo okazuje się, że pominąłem jednego bossa w... teleportuj... tutaj, w Bagnie Beznadziei, gdzie będzie bliżej chyba z tego mostu, tak mi się wydaje, chociaż... Nie, z tego bagna być najbliżej, dobra. To lecimy. Dodatkowo, ten bosik może mieć przy sobie fajną rzecz, mianowicie całą kolekcję od Veniniego, a to pozwoli mi poszerzyć ofertę Pulcinella. Dobra, jemu nic nowego nie powiem. Dobra, to jest strasznie chamsko schowane. Bo nie jest tam, tylko on jest jakoś tu. Dobra, muszę iść tędy i cały czas bokiem. Dobra, tu jest jakaś... Motyl, nice. Ej, motyl, chodź tu. Stabilizowany zmarł. Spoko, tam jeszcze... Ciężko stwierdzić czym. Dobra, to panie, aż cię pogrzebie za to. Właśnie poczuliście siłę grabarzy. Kurde, serio? Mam łopatę na plecach, pierwsze co mi przyszło do głowy to grabarze. Come on. I na zwykły alchemiczny wzmacniacz. Oj, tu będzie to. To będzie to, znaczy się. No, dobra. Tutaj mamy kamień półksiężyca, czyli taki troszkę mech. Ale tu. O, właśnie, jest drabinka. O, raport z eksperymentu zakonu. Obiekt doświadczalny 890. Najbardziej udane z eksperymentalnych wstrzyknięć prototypu eliksiru. Trójka cierpiących na zespół petryfikacji pacjentów, którzy otrzymali w tym samym czasie zastrzyk z eliksiru, zmarła. Aż do chwili śmierci cierpieli na bolesną martwicę i pękanie skóry, napady padaczki i konwulsji oraz metastazę kryształów w całym ciele. Ostatecznie zmienili się w mutacje znane jako truchła. W mutacje? Czyli te truchła mają jeszcze inne warianty? W sensie... Skoro nie mówię o truchłach, typu wiecie, te takie skorpiony i tak dalej, bo to są warianty samych trucheł. Ale skoro truchło to jest mutacja, to jest jeszcze coś innego? Ciekawe. Numer 890 zdało stłumić efekty uboczne neutralizacji i od 56 godzin jest stabilny. Dotyka go jedynie amnezja dysocjacyjna, napady padaczki i agresji oraz halucynacje. Typowe dla ofiar zespołu petryfikacji. Prywatna opinia. Udało mi się potwierdzić, że propozycja zakonu, by wykorzystać jako próbkę topiciela sprawdzonego pod kątem zdolności fizycznych, jest bardzo trafiona. Próbka podana do obiektu 890 powinna pomóc na kolejnym etapie pracy nad eliksirem. Spodziewamy się, że siostra Adriana, która otrzyma następny chrzest, będzie w stanie wypełnić życzenia zakonu. Obudź się, rozwiń, wznieś się. My, odrodzeni, przygotujemy się na narodziny Boga. Okej, okay, to w ogóle nie brzmi dziwnie. Tu jest notka. Jest! To jest Sowi Doktor! Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Tis far nobler to die as a human.
No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. O swojej drugiej typie. Jak poleciał? Dobra, muszę uważać na te ataki. What was her name? I don't recall. In my judgment as a doctor, war should end while they're still humans. So remember now, my Adelina. Oh, Adelina! Adelina de Cordei? Proszę, proszę, czyżby byli w związku? Ciekawe. Nie jestem numerem 890. Zapomniane, cenne imię. Okej. Okay. Dobra, sądziłem, żeby tutaj coś innego, ale tylko gadka z doktorem. Czy gadka. Walka z doktorem, nie gadka. Dobra, wracamy do rozprówacza oczywiście. Zobaczmy tę maskę. Weźmy strój, jeszcze maska. Maska noszona przez swojego doktora to maska kogoś, kto do ostatnich chwil zachował imię, a jednak został zapomniany. Bezlitosne eksperymenty alchemików wystawiły go na ciężką próbę. Pod wpływem bólu odrzucił rzeczywistość i uciekł w łódę. O kurde, chyba tego nie sprawdzałem. Maska białej damy. Gołębia maska noszona przez białą damę. Ptak utracił głos, lecz wciąż marzył o błękicie przestworze. Tamten dzień był dla sióstr tragedią. Dziewczyna, która straciła dar śpiewu, zamiast śpiewaczką operową, została tropicielką. Okej. Okay. No, stroju nie ma. Dobra, sobie nie mam się co tak wracać, bo co chciałem tu zrobić, to już zrobiłem. Dobra, na gibko do hotelu. Lecimy. Mamy mglistą noc w pożyce na apartamencie. Buy something. Od niego wykupiłem wszystko, on też nic nowego już nie powie. Dobra. Otwieraj wieża. O! Okej, myślałem, że będzie boss, ale nie. Upadający krat. Upadający to miasto chuj strzeli zaraz, z tego co widzę. Wow. This used to be the workshop's transportation base close to Krat's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all. So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Krat and keep moving. Super, kryształ, który jeszcze zakłócenie będzie mi dodawał. Zajebiście. Jest miłosny. Do mojego ukochanego Gedeona. Świat umiera. Dziesiątki razy każdego dnia słyszę nowiny o epidemii. Jeśli do tego nie będę... Musiałeś? Serio? Ja tu jak gentleman czytam sobie list, który dopiero co znalazłem, a ty mnie walisz po męsku od pleców?
Że dobra, też fair enough. Z mojej strony też to był idiotyzm, że w tak debilnym miejscu się ustawiłem. Dobra, doczytajmy to chociaż, zanim tam wrócę. Tutaj. Jeśli do tego nie będę jeszcze mogła widywać ciebie, przytłoczy mnie to i umrę. Będę na ciebie czekać dziś wieczorem pod znakiem, jak zawsze nie spóźni się ukochany. Okej, czyli... Nic aż tak mega... Mega ten, może nie przydatnego, tylko mega... istotnego, jeśli chodzi o lore całej gry, ale... Tak czy siak... Jest to zawsze coś więcej. Okej, zastał mi całą wytrzymałość. Na tym bloku. Dobra, czyli rozwalę go jednym tym. Kryształ od jednego silnego padnie, a ten padnie od ładowanego. Silnego, czy po prostu silnego. Ładowanego, ładowanego ataku. Nie ma, nie jest, to nie jest Bloodborne, tutaj nie ma ładowanych lekkich i silnych ataków, to są tylko ładowane silne. Dobra, nieważne, jednak kryształ nie padał. Silnego, to jest zależne. Yes. Do odblokowania jest motyl, już spoczy. W sumie zamiast tego ścierniska, może ścierniska, ścierniwa ognia sobie coś ustawię, może właśnie te kule. Bo we pozorach są całkiem spoko. Może tak na wszelki wypadek dziabnijmy sobie tę odporność specjalną. Jak uda mi się trafić. Dziękuję. Usuwa i zwiększa odporność. Zyk. Jezu, jeszcze typoza brakuje, nie? Ale Jezu, genialne. Cudowne! Cudowne, autentycznie cudowne. Pięknie. Żegnam. Jezu, ale piękne. Baśni. Dobra, czyli to jest zwykły przeciwnik, który się będzie odradzał. Okej. No mamy fajnie. Wziął kram troszkę inaczej niż bym chciał. O dobra, jest skrót do odrazu. Dobra, odblokowujemy póki... Pamiętam, że tu jest skrót. Znając mnie, czyli znając siebie, pewnie bym o tym zapomniał. Wiadomo, że wyrastające z ziemi kryształy są znakiem dni ostatecznych. To koniec. Wszyscy umrzemy. Nikt nie przeżyje. Poza jest taka... tak pesymistycznie. Optymizmu trochę więcej. Ktoś tam na pewno przeżyje. Niewielu. Jakaś mała grupka. Ale... przeżyje. Kto umarł, ten nie żyje, co nie? Na oczyszczenie, spoko.
Okej. Nic. No i się wracamy, dobra. Czyli tutaj taka mała miejscówka. No to zobaczmy, co kryje się dalej. Co to, psy, które nakładają zakłócenie? No, nie do końca. Kiedyś na pewno nie było. Okej. Wejście ponikąd, tak naprawdę. Wróć, wejście donikąd i po nic. Tego, że mogę to przez przypadek zmarnować, więc mogę to wykorzystywać ile też. Nic nie zrobił, szkoda. Liczę na cokolwiek tak naprawdę. Ale może być. Znaczy, może być nawet samo ergo. 2,5 tysiąca prawie, to prawie mnie stać na kolejny punkt. Postrzepiły do magazynu. Kółka odporności na atrybuty. Spoko. Dobra, jak ja mam iść w takim razie? Dobra, nie no, jak tu jest skrót, no to muszę iść tędy. Gdzieś tu. Chyba nie, spokój, spokój. Tu już byłeś. Już byłeś, czytałeś wiadomość. Czy tu jest jakieś przejście w ścianie? Nie, nie ma. Ale trzeba iść tu. Skoro jest skrót. Aha, okej. Okay. Czyli ja po prostu jestem debilem. Bo tu idę dalej. Okej, okay, to było naprawdę debilne z mojej strony, że dałem się tak rozwalić. Dobra, jakoś nie wytrzymałość. Do maksimum. Korbo motoryki i lepszą część też znalazłem. Była rama, zdaje się. Tak, super ciężka rama ARK. No, redukcja jeszcze lepsza. Nowy produkt opracowany przez hutę żelaza ARK został zaprojektowany raczej z myślą o wytrzymałości niż o niskiej wadze. Spoko. Uniki dalej ma takie jakie chce, więc będziemy to nosić.
fragment promienistego nie? Okej, nie mogę tego zniszczyć, spoko. Fragment olśniewającego ergo. Może być. Jest Stargazer, a to mi akurat na rękę. Zawalona wieża pracowni, proszę. Dobra, skoro idziemy na nowy teren, no to... Pocznijmy sobie. Na bagon wytnę te moje latanie i szukanie tego przejścia. Żeby zaoszczędzić czas. Ponieważ... Okej, to jest skrót. Co, idziemy do wieży pracowni? Się wydaje. The fuck? Płoń! Nie wiem, co jest w tych baniakach, ale mam takie silne wrażenie, że warto by było je rozpieprzać. Legionu, właśnie po Legionu. Pobawmy się tymi minami może, bo to je ulepszałem i w ogóle wziąłem tę rękę, żeby jej teraz nie wykorzystywać. Nie mogę mu w lepszy wejść. Wyleczyłem się od razu z tego damage'a, jaki miałem na gardzie. Tutaj rurka. W tej rurce jest fajne to, że ona leci jakby przez cele. Jeśli dobrze się ustawimy, to możemy kilka celów naraz trafić. Aha, dobra, już czaję! Mogę zrobić backstawa, tylko muszę ten pojemnik zniszczyć na plecach. Dobra. Podręcznik dla techników pracowni. Chcesz zostać technikiem pracowni? Podręcznik dla kandydatów. Żadne inne miasto na świecie nie budzi dziś takiego zainteresowania jak Krat. Marionetkowa stolica. W czasie, kiedy odwiedził go potężny Vi, czy tej Venini, wciąż był tylko wioską rybacką. Przez ostatnich 30 lat przeszedł wspaniałą przemianę dzięki swojemu przemysłowi marionetkowemu. Wytwarzane w warsztatach kratów kukiełki znane są z nowoczesnych technologii sprawiających, że stanowią zupełnie inny poziom produktów niż propozycje konkurencji. Marionetki pracowni są złożone niczym ludzie i wykonują polecenia panów tak naturalnie, że niektórzy zastanawiają się, czy nie mają dusz. Konkurencja niejednokrotnie próbowała odwzorować mechaniczne dzieła, serca dzieła pracowni, podnosząc przy tym klęskę i uwydatniając swe braki w uzdolnieniu. Monopol na specjalny kamień mocy, zwany Ergo, oraz zdolność optymalizowania jego wydajności decydują o przewadze krackiej pracowni. Początki istnienia pracowni nie były jednak usłane różami. Jej historia rozpoczyna się od pewnego legendarnego rzemieślnika, którego zapiski stanowią wspaniałe podręczniki dla czarowników. Legendarny rzemieślnik G.
o którego istnieniu wie każdy technik. Na kolejnej stronie dowiemy się więcej o jego osiągnięciach. No i oczywiście kolejnej strony nie ma. Legendarny rzemieślnik i zaczyna się imię na G. No, ciekawe kto to może być, prawda? Okej, jedna wystarczyła. Znowu. Oj! Zobacz, on jest takim pomniejszym kamikadze, powiedzmy. Dobra, miny też wybuchają po czasie. Tam było przejście. O, dobra, mogę się cofnąć. Czyli to nie jest skrót, to jest pomoc, żeby się... dla mnie, żeby się cofać. To jest skrzynca. Specjalna skrzynia zaopatrzeniowa. Kratu, to lubię. Będzie coś powiedziane o tej skrzynce, czy po prostu, czy będzie to samo co wcześniej? Jest taki sam jak był, czyli dopiero jak tam pole nie, to się dowiem, co w tym było. Może być. Tutaj coś. O, kamień do wyprzymierza. Też spoczy. Okej, tutaj się cofałem w to miejsce. No dobra. Co jest dalej? Mamy skrót. Do Ognicha, tutaj do Stargazera i jeszcze. No nie żyją. Musiałem sprawdzić. Co jest dalej? What the fuck? Władca iluzji! To też kiedyś był człowiek, ewidentnie. Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co oni mu zrobili. Się ładuje. Dobrze. Zjemy okazję. Pan chyba raczysz żartować. Dlaczego tak będzie z te swoje kopie tworzył cały czas? Elo, mam cię! Okej, ale to było teraz naprawdę ciekawe. Ja po prostu chodziłem dookoła.
On próbuje z niej atakować, kurde, za to jest pierwsze całą robotę. Kurde, to był faktyczny boss, czy to był mini boss, bo ciężko mi to stwierdzić. Wiktor nie mógł zostać ukończony. Niech ona stanie się właścicielką kompletnego eliksiru. Czy to jest notatka Simona Manusa? Wydaje mi się, że chyba tylko i wyłącznie on byłby w stanie napisać cokolwiek o tym. O, super. The hotel is under attack. What? Everyone is in danger. Get to the hotel and hurry. Communication through ergo. An interesting parlor trick. Quite the performance, puppet of Geppetto. But your lies will be useless in the new world. The world of truth. But you are worth studying in the meantime. What could it be? Come on, pal. No time to lose. No jak tak z tego co słyszę, no to chyba Simon się właśnie odezwał. Dobra, elo, lecimy! Awans? What? Czemu mogę awans wykonać z poziomu Stargazera? The Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. Ah, this was a bust, pal. Let's get back to the hotel, quickly. You know, walking works. Let's walk! O, super! Czyli taka akcja, muszę serio iść. Ha, bo... A no tak, bo ten główny Stargazer nie odpowiada. Dlatego nie możemy się tam teleportować. Ani użyć, ani się teleportować gdzie indziej. Czy to bicie serca? Sądziłem, że ktoś z hotelu zadzwoni, a nie Arlecchino, no ale spoko. Kurde, ale to bicie serca. Fakt, że ten... O nie. Czekaj, skoro mogę dokonywać awansu, to czy to znaczy, że Sofia została porwana? Tyla, motyla, typie. Zatry.
to nie działa tylko na mnie, a nie na przykład na niego. Za łatwo to nie było. Jak nic, będzie tam Burmajer. Nawet ścieżka do niego jest podobna. Okej, okay, wygląda spoko. Spoko. Wygląda na cały. O, to jest może lepiej powiedziane. Patyków mam przy sobie, nieźle. Żelazna ochrona. Cześć, co? Serio zatoczyłem kółko? Oj, no tak przecież... Jezu, tu jest przecież ten. Tamtego poszedłem po zagadkę, ewentualnie po zasoby. Oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. All right, tighten up your springs and let's go. Dobra. Skoro tak mówisz, to sobie specjalnie aż łapkę zmienię. Zmienię rękę Legionu. Dobra, Deus Ex Machina. Myślę na Sokole Oczy, bo się już niejedno coś przydały fajnie. A Flamberga myślę na Sznurek. Chociaż nie, na Egidę. Egida będzie lepsza, myślę. Dobra, wydajmy chociaż ten jeden punkt, który mogę wydać. Witalność. Chyba, że mogę użyć tego. Chyba, że mogę użyć Ergo i sobie dodać trochę więcej. Potrzebuję 10 tysięcy. No, myślę, że na spokojnie wystarczy. 14 tysięcy. Dobra, wykorzystajmy tyle. 26 potyczków mamy, miło. Awans, cyk. No i pięknie, 1,5 tysiąca mi zostało. Miło. Ważne, to ważne, to ważne, to ważne. Już nie ważne, dobra. No, szkoda, że tych owoców nie mogę zebrać. W sensie muszę być bezpośrednio przy drzewie, no ale trudno się mówi. Typa nie ma i mam szczerą nadzieję, że zdążył się zawinąć, zanim to wszystko się zjebało. Nic nie ma. Let's go. Wiecie, co mnie ciekawi? Oho! Super, co tak się popętany? Skażony tam Burmajer, dobra. Można i tak. Dobra. Dobrze. Dobra, co się udało. Zrozumiałem gardę pod... Nie, żeby zostali. Dobra. Pogarda mi testa. Ej, gdzie? Gdzie? Co ty? Człowieku, mapecie. O no, chyba nie! A
Ale to się tak eksplodujące. Druga faza walki. Chyba. Mniej się po to. Ogień! Dwa razy! Trzy razy! Pięknie, palisz się! Ty! Ty! Dwie bombki! Pięknie! Za pierwszym razem! Skażony tambur major zdechł! Kwarc i księżycowy kamień pełni! Piemyknie! Mogę jedną broń podnieść do plus 10, to mi się podoba. So what's happening now? Let's get back to the hotel and our friends. No, to jest dobre pytanie, co teraz? Ale proszę. To nie może być jak chyba taki pełnoprawny boss traktowany. Że, dobra, okej. Okay. Może być, tylko w sensie to nie jest jakby nowy boss, tylko to jest jakby truchło tego tambur majora, który został jakby, nie wiem, opętane przez zasłup petryfikacji, coś takiego? Nie wiem jak rozumiesz, kurde, te macki wystające z tych marionetek. Okej, wchodzimy. Wow, co jest? Hipokryta. Co je? Save chaos i rozpierdol! Nie. O! Napraw Stargazer, już! O. Ej, nie no, błagam, powiedz, że nie siedzi zbunkrowali. You're alive. I was worried because I didn't hear from you. The stalkers have kidnapped Geppetto. It was the fox, the cat, and the Black Rabbit Brotherhood. But really, I sense Simon is behind this. First, go to the second floor and make sure everyone is okay. I'll try to figure out where they ran off to. Antonia might know a secret passage. Try asking her. Dobra, YOLO! First, go to Antonia might... Tu wszystko rozjebane, kurwa. Jest przejście do Rosy Izabel. Tam nie było nigdzie. Co, tu się zbunkrowali? Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh. It's you. Is it safe out there? Give me a sec. Okay, come in. Dlaczego ona poznała, że to właśnie my? I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. To mi cały czas zastanawia, bo to jakby wydaje się, że to cały czas rośnie. Dlaczego to by ci zależało? I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The alchemists planned the whole thing. All while we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway. And you can save Geppetto. Proszę. Nieźle. Furia, nowy gest. No, bardzo adekwatny, myślę. Zobaczmy, jak on wygląda. To jest chyba jeden z tych czterech gestów, które potrzebuję u tamtej marionetki.
Dobrze zapamiętaj ten gorąc pędzący w twych żyłach. Zemsta zaczyna się od gniewu. Dobra, ta pierwsza część z tym takim mini kopniakiem trochę nie na miejscu, ale... Będzie. Apparently I must remain in this room. I hope Geppetto is safe. Be careful out there, won't you? The hotel will always welcome you back. Apparently I must... Be careful. Dobra, nie powiem nic nowego, nie możemy przegadać. Zobaczmy, czy Geppetto coś tu zostawił. No nic. Ale mamy za to 16 sztukę kwarcu. Czyli wedle filmiku ostatnią, jaka jest w grze. I teraz patrzcie, mam 16 sztuk kwarcu. Co mogę zrobić za te 16 sztuk kwarcu? Tu zużywam 4. Tu zużywam 4, mam 8. Tu zużywam, mam 14. I w fazie czwartej zużyję 2 na cokolwiek i tyle. Jakby tego kwarcu musi być w tej grze więcej. Nie uwierzę, że to jest... że tego jest tak mało. Ej, ale czekaj ta, bo chyba tam Alidora nie widziałem. Co, zaś się zawinął? To by wyglądało. Dobra, wstrzyknę wzmacniacz, ustabilizowany. Nie będzie tylko ta godzina, nie. Gianjo, jesteś? Jest, Kubaniec. Mr. Stalker, it's you. I thought it was the intruders again. It's a relief you're safe. I was helpless, hiding the entire time. This is my first time coming back out. You surprised me, but make no mistake. You're always welcome here, Mr. Stalker. Let me know if there's anything you need. Okay. Stalker, please. No chłopie! Taka akcja, ty nic nowego do powiedzenia nie masz? To chyba se jaja robisz! Wadzie też nic nie ma oczywiście. Po co? Ja pierdzielę, no ej, zawiedziony teraz jestem akurat tym rozwiązaniem. Dobra, jeszcze jeden wstrzyknął stabilizowany. Dobra. Jakby naprawdę sądziłem, że akurat Gianjo może powie wreszcie coś nowego. Ale nie, on dalej milczy. Dobra, zanim się z nim pożegnam, to pogadajmy kurde z innymi. Dobra, tutaj za chwilkę. It was a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. No matter what fate brings us, serving welcome to... Dobra, to już się powtarza. This is a supply... I shall... Dobra. No matter what, serving welcome to... Co masz nowego? Zobaczmy. Uuu, księżycowy kamień pełni przymierza. Pięknie. 4 kamienie nowiu, też weźmiemy. Mechanizmy Legionu. Zardzewiały zaszyfrowany pojemnik. I kwarc, proszę. Czyli tak, filmik kłamał. Jest tego więcej do zgarnięcia. Dobra. Zanim pootwieram wszystkie, zobaczmy te animacje, czy jest coś nowego tutaj. Takie od razu zgniecenie. Tu. Też. Takie lekko. Ergo leci dookoła. Fragment promienistego. To samo, tylko więcej ergo na ekranie. Fragment olśniewającego. Więcej ergo, tylko i wyłącznie taka różnica. Bryła słabego ergo. To już jakby tak wolniej podnosi. I bryła promienistego ergo.
też tak troszkę wolniej podnosi i to ergo też trochę inaczej leci. Dobra. No to... To out. I stopy wykorzystajmy pozostałe. No matter what, keep serving welcome. Kup. No i kupujemy oczywiście kwarc. Jeszcze nie jest mi potrzebny, ale po prostu, żeby zobaczyć, ile faktycznie łącznie z tego kwarcu w grze. 7,5 tysiąca. No to myślę, możemy sobie coś kupić. Albo nie, zostawię na ulepszenia ewentualne. No i co powiesz, Sofia? Soon you will see the Isle of Alchemists. But be warned, you're walking into hell. And I should know. The truth is, I escaped from there. Oh. I had to leave a lot behind. And that is why I woke you. Like you, clever one. I am more than I appear to be. I'm ready for you to see the real me. Show me that you're ready too. Please, save us. Save Krot. Jak to prawdziwą ciebie? To nie jest twoje prawdziwe ciało, czy jak? Czy to jest też iluzja, jak przy tym? Jak przy tym posągu? I knew it. There is a secret passage. The Stalkers must be getting information from the Alchemists. It might be the only path to their base. Hurry. Whatever choice you make. Dalej, teraz potrzebuję na kolejny 25 i prawie pół. Dobra. Kolendina, coś powiesz? You have my personal thanks for saving Master Benini, sir. Do look after him, won't you, sir? At the House of Benini. Dobra, i to tyle. At the House. Mamy też kolekcję? Nie. Benini, powiesz coś? Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. It'd be funny if it weren't so pathetic. Surely there must be something that only I, in all my genius, can contribute. But if there is not, then Benini is here to help you in any way he can. Fear not. Ah, looks like you've dealt with the puppets menacing the hotel steps in your typically dashing style. That should give us more than enough readings to analyze. The King of Puppets used carefully measured ergo wavelengths to control other puppets. But that's just the means to an end. We still don't know if the frenzy arose by the King of Puppets, or if someone else is pulling the strings. No pun intended. I must find a way to prevent puppets from hurting any more humans. The tragedy of Arlecchino must remain a one-time performance. These records are like a puzzle wrapped in riddles. But I always did love puzzles. The light shines brightest in the darkest times, and you will be the first light. I am counting on you. Benini zna Arlecchina? Okej, okay, to... Ale wspomniał o tragedii Arlecchina. Mam więcej pytań niż odpowiedzi. I always welcome... Dobra, ogarniesz to? Ah, thank you for coming. I was going a bit stir crazy, as the poets say, cooped up in the hotel. Why don't I read the contents? I'm sick and tired of reading conversations between society's elite. Hide these, kill that, steal those. It's all the same. And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately. Tiresome. I am a simple, albeit brilliant man. Solving the code is what makes me happy. And with a friend at my side, what more is there to wish for? Perhaps sometimes I share too much. Thank you for listening.
A little extra for you in there, my friend. Okej. Okay. Znaleźć zablokowaną przez metalowe kraty jaskini na bagnie bez nadziei. Na końcu nowej drogi znajduje się nagroda. Istnieje miejsce zwane Jaskinią Pustelnika. Zamknął się w niej starzec, który oszalał po stracie rodziny. Historia rodem ze średniowiecza wydaje się w dzisiejszym kracie nie do pomyślenia, ale jedno jest pewne, to dobre miejsce na ukrycie skarbu. Zapomnijmy o tym szurniętym dziadzie, ukryjmy skradziony towar i zabierzmy go, jak się już trochę uspokoi. Kto normalny pomyślałby, żeby szukać skarbu głęboko w jaskini na bagnie bez nadziei? Jak już panika trochę przeminie, zabierzemy te zachomikowane rzeczy i będziemy bogaci. Ubranie dzieciaka też wydawało się być dobrej jakości. Może mieli je od tej Wolfe. Okej. Okay. No, wiemy, gdzie to jest. Czy to znaczy, teraz będzie to otwarte? I always welcome. Ale to już więcej nic nie powie. Jeszcze Genia nam została. You are here. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry. I should be thanking you first. When you came in, you reminded me of the Hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. Aidoro has disappeared. Wiedziałem. What if he disappeared while fighting those stalkers? Worst case scenario. Ugh, I shudder to think. There's already too much death in this city. I just want safety for everyone at the hotel, at least. That's why I should make sure you're well armed. If you need anything, just ask. You're here. That's a relief. Dobra. Mam jeden kamień pełni przymierza. Mógłbym ulepszyć rozpruwacza jeszcze bardziej, ale chyba poczekam, żeby sobie pomnożyć te kamienie. Potrzebuję dosłownie jeszcze jednego, żeby móc to mnożyć. To samo z kamieniem pełni. Jednego takiego i takiego jeszcze potrzebuję, żeby pomnożyć sobie te kamyczki. Okej, okay, to bazuje na motoryce. No to podbijmy motorykę. To. Okej, okay, i motoryka i technika pójdzie na B. Jak dam zaawansowanie, to będzie C. Dobra, to motorykę podbijemy. To bazuje na technice. No to trzymaj rękojeść techniki. No i dobra. Dobra, ogarnięte. No to co? Myślę, że samo przejście otworzymy w kolejnym materiale. Kurde, myślę... Kurde, półtorej godziny ma ten materiał. Ja pierdolę. Dobra, ale no, co najmniej zejdzie ten... Co najmniej może z pół godziny uda mi się ściąć. Mam nadzieję przynajmniej. Z tymi moimi przejściami w jedno miejsce, w drugie, bla 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 bla. Dobra, użyjmy Stargazera, odnowimy sobie wszystko. Kurde, ale to jest naprawdę niepokojące. Mogę jednocześnie awansować u Sofii i przy jakimkolwiek Stargazerze. Czy to znaczy, że jej tu tak naprawdę nie ma? Że to jest taka sama iluzja jak przy posągu Świętej Miłosierdzia? To wyglądało. Dobra, na bagno się wrócimy na szybko, żeby najpierw zagadać właśnie do niego, potem żeby ogarnąć ten skarb, a potem myślę, będziemy kontynuowali fabułę. Tak więc zadaniu póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!